Teraz czas na odrobinę polityki zagranicznej. Przy telefonie Marek Budzisz, dziennikarz, ekspert od spraw polityki zagranicznej, zwłaszcza wschodniej, think tank Strategy and Future. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Była wizyta na szczycie między prezydentem Aleksandrem Łukaszenką a prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Jak to ładnie media ujęły, dwóch dyktatorów, chyba dwóch ostatnich dyktatorów w Europie się spotkało w Soczi. I co ustalono? Czy to było spotkanie, które jakkolwiek zmienia pewnie na gorsze sytuacji Białorusi? Na razie nie wiadomo dokładnie, co ustalono. Wiadomo, o czym rozmawiano, bo to ujawniono w trakcie takiego otwartego dla mediów spotkania, gdzie obydwaj politycy wymieniali się poglądami. To kilkanaście minut trwało. Samo spotkanie trwało 6 godzin, czyli bardzo długo. I było jak gdyby rozpisane na dwie tury. Pierwszą krótką, po czym obydwaj panowie pojechali pojeździć na nartach, potem miał miejsce obiad i potem długie negocjacje. A dzisiaj jeszcze Władimir Putin dzwonił do Aleksandra Łukaszenki po to, żeby jakby doprecyzować pewne ustalenia, które wczoraj zapadły, tak przynajmniej informuje Kreml. Ale to czego, bo jeżeli było dopytywanie uzgadnione, czy są jakieś konkrety, przynajmniej tak można wnioskować na szybko z tych szczątków czy strzępów informacji, które do nas docierają, wszyscy od razu myślą, że jest ustalenie, to być może chodzi o dalszą integrację ekonomiczną i polityczną między Rosją a Białorusią. No, o samej integracji, o tak zwanych kartach drogowych integracji zaczął mówić na spotkaniu sam Łukaszenka, deklarując, że jeszcze 6 do 7 bloków spraw trzeba zmodernizować, jak się wyraził, i one będą gotowe do podpisania. Samo w sobie jest to interesujące, dlatego że pierwotnie mówiło się o 31 kartach drogowych w 2019 roku, kiedy ten temat stanął. Teraz mówi się o 33, a nawet może 34. W związku z tym doszły jakieś nowe obszary. Z takiego lakonicznego komunikatu Kremla, który się dzisiaj ukazał, wynika, że była mowa o integracji firm czy przedsiębiorstw z zakresu przemysłu wojskowo-obronnego, o wspólnych przygotowaniach do obrony kraju, co potwierdzają wcześniejsze jak gdyby informacje związane z wizytami rozmaitego rodzaju wysokich przedstawicieli Rosji na Białorusi. Niedawno tam był wicepremier Jurij Borysow, który odpowiada za sektor wojskowo-przemysłowy w Rosji, i już od pewnego czasu analitycy mówią, że w gruncie rzeczy Rosja jest zainteresowana przejęciem kontroli nad białoruskimi firmami zbrojeniowymi, szczególnie tymi, które są kluczowe, jeśli chodzi o dostawy do Rosji. Była mowa oczywiście o kwestiach pomocy gospodarczej, czy raczej może inwestycji rosyjskiej w białoruską gospodarkę, co też się wiąże z tym pierwszym obszarem. Była wreszcie mowa kwestia integracji wojskowej, i to też jest pewien znak zapytania, dlatego że kilkanaście dni temu w takim portalu informacji prawnej oficjalnym w Rosji ukazał się projekt porozumienia w sprawie przedłużenia o 25 lat dzierżawy przez Rosję dwóch obiektów wojskowych na Białorusi. W związku z tym niewykluczone, że jest mowa o czymś więcej, o czym jeszcze nie wiadomo. Spekulowało się wcześniej z różnych szczątków wypowiedzi przedstawicieli Białorusi, że może być mowa o dostawach systemu S-400 na Białoruś, czy innych rosyjskich systemów uzbrojenia. Generalnie rzecz biorąc, pewne zapowiedzi w kierunku pogłębienia integracji z Rosją w każdym obszarze padały też na tak zwanym 6. Zgromadzeniu Przedstawicieli Ludowych. Tam na przykład minister spraw zagranicznych Makiej powiedział, że zapisany w konstytucji białoruskiej taki może bardziej postulat niż realny drogowskaz polityczny mówiący o wielowektorowości polityki zagranicznej Białorusi już w obecnych realiach jest nierealny. To zostało odczytane jako deklaracja
niedążenia do neutralności, o czym mówiły białoruskie władze wcześniej, ale do dążenia do związania silniejszego z Rosją. To jest jakby pierwszy element. Drugi element też na tym zgromadzeniu premier Hołowczenko powiedział, że jakby kierunki białoruskiego handlu zagranicznego powinny być ukształtowane w ten sposób, że połowa eksportu powinna iść do Rosji, a połowa gdzie indziej, co też jest pewną zmianą, dlatego że jeszcze kilkanaście miesięcy temu Białoruś oficjalnie prezentowała linię, że te proporcje powinny być po 1/3. 1/3 eksportu do Rosji, 1/3 eksportu do Unii Europejskiej, 1/3 gdzie indziej. To wyraźnie widać, że białoruska władza, która utrzymała się tylko dzięki jakby wsparciu Moskwy, chcąc, nie chcąc, ale wybiera kierunek pogłębienia integracji z Rosją. I to jest scenariusz, o którym pan redaktor także się martwił w serii swoich artykułów, która towarzyszyła i opisywała rewolucję na Białorusi. Czy to jest tak, że wynik, oczywiście niezamierzony i niecelowy, oporu Białorusinów przeciwko sfałszowaniu wyborów i narzuceniu przez aparat władzy Aleksandra Łukaszenki, przez samego Aleksandra Łukaszenki, swojej osoby na kolejną kadencję prezydenta, będzie skutkował tym, że Białoruś będzie się staczać powoli w objęcia Rosji? Myślę, że niestety taki będzie rezultat. Łukaszenka oczywiście targuje się z Rosją i jednym z elementów tego targu jest zgoda Moskwy czy na pozostawienie go dłużej na stanowisku prezydenta. Proszę zwrócić uwagę, że pierwotnie Rosjanie formułowali taki punkt widzenia, i to na najwyższym szczeblu, mówił o tym chociażby minister Ławrow, że na Białorusi powinna mieć miejsce szybko reforma konstytucyjna, a po tej reformie konstytucyjnej wybory prezydenckie. Mówiło się nawet, że to powinno mieć miejsce już wiosną tego roku. Teraz ten scenariusz najprawdopodobniej odchodzi w niebyt. Łukaszenka mówi o jakiejś formule reformy konstytucyjnej dość nieprecyzyjnie, jakby określając jej zasady, ale jednocześnie w tym samym zdaniu niemal mówi też o tym, że on chce dotrwać do końca kadencji, czyli do 2025 roku, i ewentualny jego następca, który uczciwie mówiąc nie wiadomo, czy w ogóle będzie, bo być może Łukaszenka zmieni zdanie w tym czasie, miałby przyjść rządzić po roku 2025. I to jest ten element przetargowy ze strony Białorusi. To znaczy wiele zdaje się wskazywać na to, że Łukaszenka proponuje Moskwie swojego rodzaju transakcje. Wy zgadzacie się na to, że ja będę rządził do 25 roku i robił, co chciał, czyli stosował siłę i represje wobec własnych obywateli w skali nawet większej niż w Rosji. To Rosji pewnie by nie przeszkadzało, tylko żeby robić te represje, utrzymać się przy władzy, to zdaje się, że Łukaszenko potrzebuje kilku do 10 miliardów dolarów rocznie, aby móc to robić, aby system władzy, aby system państwa białoruskiego się nie załamał. I też i po to Łukaszenka pojechał do Soczi. On wyraźnie mówił w tej rozmowie, której mogli przysłuchiwać się dziennikarze, w tej części rozmowy, że pieniądze rosyjskie nie są marnowane, że one wracają do Rosji. To dotyczyła tego, ta część jego wypowiedzi związana z handlem zagranicznym. Putin to podchwycił, powiedział, że 4 miliardy dolarów zainwestowali inwestorzy z Rosji w gospodarkę białoruską i trzeba iść w tę stronę. No, to w gruncie rzeczy oznacza, że Mińsk godzi się na zwiększenie zależności gospodarczej od Rosji, a Moskwa w zamian godzi się na to, żeby Łukaszenka dłużej rządził i rządził jak chce, czyli siłą tłumił protesty, co zresztą mu się ostatnio udaje, bo skala tych wystąpień jest znakomicie mniejsza niż jesienią, i w gruncie rzeczy Łukaszenka przyjechał trochę do Soczi jako swoistego rodzaju zwycięstwa nad własnym społeczeństwem, które utrzymuje władzę. Ostatnie pytanie, na ile to jest tak, że na ile wniosek z tego spotkania z Soczi płynie, że Rosja kupiła sobie od Aleksandra Łukaszenki Białoruś za, powiedzmy, cenę tych 10-12 miliardów dolarów rocznie za 5 lat, czy tam za 4 lata, kiedy upłynie kadencja Aleksandra Łukaszenki, to wtedy te wydatki się
zainkasuje w postaci inkorporacji Białorusi? Mnie się wydaje, że tu jest mowa o 10, nawet do 12 miliardów dolarów rocznie, czyli w rachunku pięcioletnim mamy znakomicie większe kwoty. A Rosja jakby nie ustanie w tych wysiłkach inkorporacyjnych i to będzie pewien proces powolny, ale zauważalny, który będzie trwał przez cały ten czas. Te karty drogowe, o których Łukaszenka mówił, no one wreszcie będą gotowe i nastąpi takie formalne przejście do wyższego poziomu integracji. No, czy Moskwa na tym zyska, to jest znak zapytania, bo oczywiście nie wiadomo. Zyski są w przyszłości, płacić musi teraz. To po pierwsze. Po drugie, nie wiadomo, czy jednak przełom polityczny na Białorusi nie nastąpi, może nie w krótkiej, ale w dłuższej perspektywie. I czy nowa elita, czy nowa władza będzie chciała honorować tego rodzaju zobowiązania i te transakcje. To jest pewien znak zapytania. No ale Rosja idzie w tę stronę, bo uważa, że nie ma, jak się wydaje, innej drogi. Powiedział Marek Budzisz, ekspert od spraw wschodnich, think tank Student Future. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.